Cześć kochani, jakiś czas temu Wam obiecałam, że będę kręcić od czasu do czasu takie beauty haule, wiecie, urodowe, kosmetyki i tak dalej. No i oczywiście trochę czasu minęło, Wy chciałyście, a ja jakoś nie mogłam się zebrać. No ale dzisiaj już właśnie mam dla Was taki beauty haul i będę miała dzisiaj parę fajnych informacji o produktach, które Wam pokażę. Także zaczynam! Dzisiejszy beauty haul to jest zamówienie ze sklepu kosmetykizameryki.pl i od razu mam dla Was info. Pokażę może dwie pierwsze rzeczy i w międzyczasie powiem. Lakiery hybrydowe semilaka. Właśnie, jeżeli zamówicie sobie tam produkty i weźmiecie jeden co najmniej lakier hybrydowy semilaka, to dostawy macie za 1 grosz, ale przy płatności na konto, także pamiętajcie o tym. I macie też kilka opcji właśnie dostawy. Możecie albo sobie na paczkomaty coś zamówić, albo kurierem in post, albo na przykład odbiór w punkcie na Poczcie Polskiej. Ja bardzo lubię na przykład zamawiać do paczkomatów, bo jest to dla mnie wygodne, albo przez właśnie odbiór w punkcie na poczcie, chociaż pocztę mam trochę dalej. Także uwaga, możecie mieć dostawę za 1 grosz przy zakupie jednego co najmniej lakieru hybrydowego semilaka. Dobra, przechodzę już do lakierów. Ja sobie wybrałam dwa fajne kolorki. Mam już je na wzornikach, bo oczywiście jak mi przyszło zamówienie, to od razu wciapałam na wzorniki, żeby Wam pokazać. Zaraz się pokażę też zbliżenie. Dobra, Like Mermaid, czyli lakier taki brokatowy, turkusowy z kolekcji Karoliny ze stylizacji. To jest mega kolor, on mi się już od bardzo, bardzo dawna podobał. Myślałam nad zakupem właśnie takiego brokatowego lakieru z serii Platinum, bo tam też jest konkretnie kolor turkus, to też jest na kosmetyki z Ameryki, możecie sobie zobaczyć, ale widziałam tam ten kolor na wzornikach i on jest troszeczkę taki bardzo jaskrawy jak dla mnie, a ten jest właśnie idealny i to jest taki turkusowy, rzeczywiście troszeczkę wpadający w zieleń, troszeczkę wpadający w niebieski kolor, brokatowy lakier. I może pamiętacie, jak Wam mówiłam, że takie brokatowe niebieskie lakiery już Wam pokazywałam też z Platinum. Dla mnie są idealne po prostu tak wakacyjnie, słuchajcie, na stopy. Nie wiem dlaczego, ale mam taką zajawkę, nie mogę się doczekać, jak już będzie ciepło. I tak sobie wyobraźcie, właśnie taki turkusowy, niebieski brokat na paznokciach, u stóp, plaża może i tak dalej. Także to jest moja wizja na ten lakier zdecydowanie, aczkolwiek pewnie go użyję też na ręce i tu nawet może jutro, bo będę robić paznokcie. A drugi kolor to jest Business Line. Ja bardzo lubię Business Line Semilaka, bo te lakiery mają dużo fajniejsze krycie niż poprzednie serie właśnie takich jasnych kolorków. I ja mam tutaj 194, to jest Pink Beige, czyli taki żółtawo-beżowy, troszeczkę właśnie też różowy, jasny kolorek. Taki nudziaczek, można powiedzieć. I już na wzorniku go sprawdziłam, jeszcze na paznokciach nie. I wydaje mi się, że ma fajne całkiem krycie, bo przy dwóch warstwach pokrył mi bez problemu. A pamiętam, że z biskuitem się męczyłam semilakowym długo, długo. Także to były pierwsze rzeczy. I tak, teraz pokażę Wam pomadkę, moją kochaną Nablé. Nablé Matte Liquid Lipstick. Tym razem mam ją w kolorze Noblesse Oblige i taka ciekawostka, może nie wiecie co to znaczy, ale Noblesse Oblige znaczy szlachectwo zobowiązuje. A wiem to od mojego taty, bo to jest takie hasło, powiedzmy, które kiedyś tam parę razy cytował. Ja się też zastanawiałam, co to znaczy, no to mi wytłumaczył, że szlachectwo zobowiązuje. Więc kolor, który widzicie na moich ustach, to jest właśnie to, jest bardzo szlachetny i to jest piękny kolor. Szukałam odpowiednika w tańszych jakichś markach, ale nie znalazłam. Ten kolor jest fascynujący. A jak wiecie, bo już nagrywałam Wam film i o tych pomadkach, i w ulubieńcach się te pomadki pojawiły, to one są świetne. Jedyne, co ja do nich mam, to, że ten aplikator może troszeczkę mi się ciężko z nim pracuje i że tak powiem, no ja ogólnie jestem taka, wiecie, jestem leworęczna, trochę mi się tam ręka trzęsie, więc jakoś sobie muszę radzić. Ale to są rzeczywiście świetne pomadki. Nablé jest po prostu świetna. To są kosmetyki naturalne, to są kosmetyki nietestowane na zwierzętach i kosmetyki wegańskie, co jest dla mnie też bardzo dużym plusem. Oprócz tego koloru na stronie widziałam też Kernel czy Karnel, coś takiego. Jest też taki kolor, który bardzo mi się podoba. No i taki klasyk, który ciężko dopaść, czyli Roses. No i jeszcze parę innych oczywiście kolorów, ale na to zwróciłam uwagę. Ale wybrałam na razie Noblesse Oblige. I zamówiłam sobie też krem BB. Słuchajcie, ja nigdy nie korzystałam, raz może, w
postaci maseczki, ale z koreańskiej pielęgnacji. No i wszyscy się tą koreańską pielęgnacją zachwycają. Ja stwierdziłam, że ja też chcę coś spróbować sobie i zamówiłam sobie Skin 79. To jest taka dosyć popularna i znana też marka właśnie koreańska. Golden Snail Intensive BB Cream, czyli krem BB. I on rzeczywiście daje trochę koloru, jest taki troszeczkę jak podkład. Na razie mam go na ręce, może widać tak troszeczkę, że jest moja ręka ciapnięta. Ale w każdym razie, pachnie niesamowicie i jeszcze nie miałam okazji go oczywiście próbować, bo to zamówienie do mnie przyszło dzisiaj, ale będę na dniach sprawdzać, jak to działa i czy mi się sprawdzi. A do tego zainspirowała mnie Maksineczka, która też swojego czasu właśnie mówiła o tym kremie ślimakowym, nazwijmy go tak, że jest świetny. Więc ja sobie zamówiłam po prostu krem BB. I coś, o czym zapomniałam, a chcę Wam strasznie powiedzieć. To jest to. A to już muszę przeczytać, to co Wam chcę powiedzieć. Lepiej, żebym przeczytała, żebym coś nie pomyliła. Ale 45% zawartości tego kremu to jest filtrat ślimaka złotego, który ma właściwości regenerujące, odmładzające, wygładzające, kojące i głęboko nawilżające. Czyli generalnie wszystko, czego mi teraz na przełomie zimy i początku wiosny potrzeba. Tym bardziej, że no ja też już jestem po 30, więc odmładzanie, oczyszczanie, wiecie, odświeżanie, wygładzanie i tak dalej, to jest jeden z takich punktów, jak już skóra się zaczyna starzeć. Bo wiadomo, że skóra po 30, nawet wcześniej przecież zaczyna się starzeć i trzeba o nią odpowiednio wcześniej zadbać. Także to. I jestem tego bardzo ciekawa, bardzo, bardzo. No i słuchajcie, coś, dzięki czemu prawie umarłam ze szczęścia, także kosmetyki z Ameryki prawie mnie zabiły, ale tak. Pokazuję wszystkie trzy rzeczy naraz. Pamiętacie, jak ostatnio w piątce miesiąca mówiłam Wam o moim ulubionym szamponie z Organic Shop i zobaczyłam, że na kosmetyki z Ameryki jest multum po prostu produktów właśnie Organic Shop, które ja kupowałam na przykład szampon za, gdzie to jest szampon, tutaj, za dychę, a tam są no, parę złotych taniej tak na dobrą sprawę, także wzięłam sobie i szampon właśnie z algami i glinką, czyli taki mój ulubiony w sumie z całej tej serii, ale jest też właśnie mnóstwo innych rodzajów, także naprawdę to są moim zdaniem i dla mnie świetne kosmetyki, ale właśnie trochę ciężko dostępne. A któraś z Was pytała ostatnio, czy i gdzie można je dostać. No to mówię, na przykład na kosmetykizameryki.pl. I do tego wzięłam sobie odżywkę, bo mogłyście zwrócić uwagę, że ja przez ostatnie, nie wiem, pewnie z 10 filmów mam cały czas włosy związane, bo mam włosy po prostu zmasakrowane teraz po zimie, po ogrzewaniu. Puszą się, są takie suche paskudztwo i muszę jakoś je ogarnąć, więc wzięłam sobie też odżywkę. Odżywki jeszcze z Organic Shopu nie próbowałam, ale też na pewno dam Wam znać, jak mi się sprawdzi. No i gigantyczny, bo półlitrowy płyn do kąpieli, który pachnie po prostu cudownie. Uwielbiam Organic Shop. Jestem strasznie ciekawa właśnie tych innych produktów oprócz szamponów, dlatego sobie to wszystko wzięłam. Jeszcze tam można zamówić na stronie jakieś skraby do ciała, bardzo dużo różnych rzeczy. Ja na razie spróbuję tego, co mam tutaj i zobaczymy, może następnym razem zamówię coś więcej. Co ja jeszcze mam? Co jeszcze mam? Wzięłam sobie jeszcze do spróbowania rzęsy naturalki i to są 117 Black, bo moje ulubione rzęsy naturalki, bo to są moje po prostu ulubione, to są te, które mam teraz, to są 110 bodajże numerek. I one są takie bardzo delikatne, nie dają takiego, wiecie, dramatycznego efektu rzęs, nie wiadomo jakich, jak Demi Wispies. I wolę taki efekt, bo po prostu też te rzęsy, tak jakby nie czuję ich tak bardzo. Ale stwierdziłam, że właśnie z tych naturalek spróbuję sobie jeszcze innego modelu i to jest 117 Black. I zobaczymy też, jak to będzie wyglądało. Pewnie się na Instagramie w którymś momencie w nich pokażę Wam i ocenicie. Także możecie zaglądać też na mój Instagram. I mam jeszcze coś, co ja muszę mieć zawsze. I to jest Max Factor 2000 kalorii. Mój ulubiony tusz od lat, świetny po prostu. Wodoodporny. Bo ja mam takie rzęsy, które się prostują, jeżeli dam taki normalny tusz, wiecie. Mam proste rzęsy, takie skierowane w dół naturalnie. Muszę je podwijać zalotką, a jak daję na nie zwykły tusz, to one się prostują z powrotem. Są pomalowane, ale tak jakby nie są w żaden sposób podkręcone. Także dla mnie jedynym takim rozwiązaniem, żeby to fajnie wyglądało, jest tusz wodoodporny. No chyba, że na przykład nakładam sztuczne rzęsy do kręcenia, to wtedy sobie też daję zwykły tusz, bo tak jakby nie ma wtedy takiego problemu.
Natomiast tak, na co dzień to jest zdecydowanie mój ulubieniec i on też chyba kosztuje 19 zł, 19,99 na kosmetyki z Ameryki. I jak właśnie macie takie rzęsy jak ja, to też Wam polecam. I pamiętajcie też, żeby często tusze zmieniać, bo tusze się szybko przeterminowują i zsychają. I dlatego właśnie sobie zamówiłam, bo ostatnio kupowałam ten tusz, ale to już było jakieś 3-4 miesiące temu, wstyd się przyznać, więc musiałam mieć już nowy. I ostatnia moja rzecz z zamówienia to jest Tangle Angel, czyli szczotka, skrzydlata szczotka. Zaraz wyciągnę i ją Wam pokażę, dlatego że już dawno, dawno temu wyrzuciłam swoje zwykłe Tangle Teasery, bo po prostu się zużyły. I od jakiegoś czasu używam zwykłego, najzwyklejszego w świecie grzebienia, co mnie bardzo wkurza, bo włosy się elektryzują. Więc stwierdziłam, że jak zamawiam, to od razu wezmę właśnie Tangle Angel. I wiecie, że to są takie szczotki, które ani nie ciągną włosów, tak jakby poprawiają tą... elektryzowanie się zmniejszają, może tak to ujmę. Włosy się po prostu nie elektryzują. No i w ramach mojej wiosennej pielęgnacji włosów, z którymi muszę coś zrobić, nie dlatego, że mam taki kaprys, tylko dlatego, że po prostu są straszne, właśnie zamówiłam tą szczotkę, żeby jakoś o nie zadbać. I słuchajcie, jeszcze a propos włosów, to jak możecie mi doradzać jakieś fajne produkty do włosów, do pielęgnacji, do włosów wysokoporowatych. Uwaga, bo ja jestem blondynką, ale mam włosy wysokoporowate, takie południowe genetycznie. To piszcie mi proszę w komentarzach, dobra? Bo muszę coś z nimi zrobić, bo naprawdę wstyd je rozpuścić do filmu, wstyd. Także szczota to jest chyba ostatnia rzecz? Tak, to jest już ostatnia rzecz z tego zamówienia. I jeszcze raz Wam przypominam o promce na dostawę. Dostawa groszowa, jak zamówicie lakier hybrydowy z semilaka, no oczywiście nie tylko, ale przy większym zamówieniu też, zamawiacie co chcecie, po prostu, byleby był lakier i macie wtedy dostawę za grosz. Tylko pamiętajcie, że przy wpłacie na konto. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jak mi możecie też coś popolecać fajnego, to dawajcie znać w komentarzach. A propos właśnie pielęgnacji wiosennej włosów, czy twarzy, czy kosmetyków na przykład koreańskich. O to też bardzo proszę. I jak się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę i widzimy się następnym razem. Pa! Odlatuję. Razem ze szczoteczką skrzydlatą. Pa!